Szybkość kątowa dana jest wzorem omega równe 2 pi nad t, w którym t oznacza okres, to jest czas pełnego drgania. Wzór definicyjny szybkości kątowej to omega równe tam coś tam. Zatem informuje ono o szybkości zakreślania kąta przez ciało poruszające się po torze krzywoliniowym. W ruchu drgającym omega pojawia się, bo ruch ten matematycznie jest tożsamy z rzutem ruchu jednostajnego po okręgu na prostą. Dobra, teraz zamiast tracera Akira mam mikrofon zintegrowany. Szybkość kątowa dana jest wzorem omega równa 2 pi przez t, w którym t oznacza okres, to jest czas pełnego drgania. Wzór definicyjny szybkości kątowej to coś tam, zatem informuje ono o szybkości zakreślenia kąta przez ciało poruszające się po torze krzywoliniowym. W ruchu drgającym omega pojawia się, bo ruch ten matematycznie jest tożsamy z ruchem, z ruchem rzutu jednostajnego po okręgu na prostą, coś tam.